Proszę się pochwalić, za co otrzymała Pani statuetkę? Dzień dobry Państwu, bardzo miło. Nazywam się Dorota Wodzińska i jestem właścicielką studia Doroty, studio fryzury i koloru w Warszawie. Dostaliśmy statuetkę jako najlepsze studio fryzur, więc jestem przeszczęśliwa. To jest już nasza kolejna statuetka, więc kolejne tutaj nasze wyróżnienie. Czujemy się zaszczyceni. Imperium Urody wybrało nas jako najlepsze studio. Myślę, że na 25-lecie pracy naszej zawodowej widzimy, że jesteśmy w dobrym miejscu, robimy to, co kochamy, spełniamy się w tym i myślę, że to jest efekt tej naszej pracy. No właśnie, jakie cechy trzeba posiadać, żeby raz zdobywać statuetki, dwa być tyle czasu na rynku, a trzy być cenionym wśród gwiazd? Zadała mi Pani bardzo trudne pytanie. Myślę, że przede wszystkim trzeba być pasjonatą tego zawodu i to jest moja pierwsza i główna jak gdyby droga, która otworzyła mi drzwi do tych wszystkich trzech puent, które Pani wymieniła. Myślę, że duży upór i dążenie do celu oraz chęć zdobywania własnych marzeń. No i do tego, reasumując, ciężka praca. No właśnie, w takim razie nie mogę Pani nie zapytać o to, jakie kobiety to kobiety biznesu i czy mają szansę w dzisiejszym świecie? Czy jeszcze gdzieś tam małymi kroczkami błądzimy? Jakie kobiety to kobiety biznesu? Myślę, że na pewno te, które chcą ten biznes zrobić. Pracowite, uczciwe wobec ludzi, z którymi współpracują, bo to też jest bardzo istotne, z uwagi na to, że nie zawsze nasz sukces jest tylko naszym sukcesem. Wielokrotnie jest tak, że na nasz sukces pracuje cała masa i rzesza ludzi. Tak jak tu w moim przypadku pracuje ze mną team, prawda? Więc mój sukces to jest również ich sukces. Więc trzeba być szczerym dla ludzi, trzeba być dobrym dla ludzi, trzeba być otwartym na ludzi, a wtedy oni pomagają przechodzić te wszystkie szczeble do kariery i są jednym z elementów tego sukcesu. To ja jeszcze muszę zapytać w imieniu pań, które nas oglądają, jakie fryzury w tym sezonie są modne? W sezonie Sylwester 2015-16. Oczywiście moda na wet look, która obowiązuje cały czas, czyli włosy zażalowane do tyłu, stylizowane na mokro, tak wyglądające. Bardzo dużo brokatu, włosy shine, nabłyszczające. Jeżeli chodzi o stylizację szybkie, jeżeli chodzi o upięcia, to są w naszym ciągu fryzury na bardotkę, które powracają i królują. Jeżeli chodzi o włosy rozpuszczone, to są w dalszym ciągu lekkie fale. No i oczywiście hit tego roku, tego sezonu, modne spreje do kolorowych włosów, brokat, kolor na końcu i fryzura jest na Sylwestra jest gotowa. Czego Pani życzy Imperium Kobiet na następne 5 lat? Życzę Pani Ilonie Adamskiej i Imperium Kobiet takiej samej charyzmy, takiej samej wytrwałości i szczęścia, żeby ją te wszystkie trzy rzeczy nie opuszczały i żeby w dalszym ciągu odnosiła takie sukcesy, jakie odnosi i otaczała się takimi dobrymi ludźmi, jakimi się otacza i żeby się nigdy nie zmieniała, bo jest fantastyczną osobą. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Bardzo mi było miło to w celu.